Zapraszamy na flash najważniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia. Resztę wiadomości z naszego regionu znajdziecie na naszej stronie wwwsilesia 24pl Jeżeli ten materiał będzie wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Limity nie dla zaszczepionych. Zobaczcie co i od kiedy zmienia się w obostrzeniach. W trakcie konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego ogłoszono zmiany w obostrzeniach koronawirusowych. Premier mówił o spadającej liczbie zakażeń koronawirusa w Polsce i wzrastającej liczbie osób zaszczepionych. Zmiany od 13 czerwca to otwarcie stref gastronomicznych m.in. w kinach, teatrach, na koncertach i więcej wiernych świątyniach. W świątyniach obłożenie wynosi maksymalnie 50%, natomiast limit ten nie dotyczy osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Co zmieni się od 26 czerwca, to znajdziecie już na naszej stronie silezja24.pl Młoda kobieta utonęła w zalewie Dzibice w powiecie Zawierciańskim. Około południa, w czwartek 10 czerwca, w miejscowości Dzibice w gminie Korczyce, należącej do powiatu Zawierciańskiego, z jeziora wyłowiono ciało młodej kobiety. W dniu 10:06.2021 roku o godzinie 12:22, stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP w Zawierciu zadysponowało naszą jednostkę do ciała topielca pływającego w zalewie w miejscowości Dzibice. Do akcji wyruszył zastęp GBEART MAN TGM. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie. Kilkanaście metrów od brzegu dryfowało ciało topielca. W międzyczasie na miejscu przybył zastęp JRG PSP w Zawierciu oraz policja. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na wyciągnięciu ciała młodej kobiety na brzeg. Na miejscu pozostała policja, która prowadziła dalsze czynności. Poinformował Ochotniczy Straży Pożarnej Kroczyca. Przeżyła dwie wojny światowe. Dziś swoje 115 urodziny obchodzi pani Tekla, mieszkanka Gliwic. Pani Tekla urodziła się 10 czerwca 1906 roku w Krupsku, na terenie ówczesnych Austro-Węgier, obecnej Ukrainy. W wieku 21 lat, już w odrodzonej Polsce, wyszła za mąż za Jana Juniewicza, z którym przeprowadziła się do Borysławia, współczesna Ukraina. W 1945 roku w wyniku repatriacji wraz z dwoma córkami i mężem została przesiedlona do Gliwic, gdzie mieszka do dzisiaj. Jej mąż zatrudnił się w kopalni Sośnica. Po śmierci męża pani Tekla aż do 103 lat mieszkała sama doskonale sobie radziła w codziennych sprawach. Na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej za Głębiowskim Centrum Onkologii pani Tekla przeszła dwie operacje dróg żółciowych, które uratowały jej życie. Wacław Jan Kroczek... Z gerontologii Research Group potwierdził autentyczność wieku pani Tekli. W 2017 roku po śmierci Jadwigi Szubartowicz pani Tekla została najstarszą żyjącą Polką. Jako pierwsza osoba w Polsce osiągnęła kolejno wiek 112, 113, 114, a teraz 115 lat. Pani Tekli, w dniu jej urodzin, cała redakcja silesia 24 życzy wszystkiego najlepszego.